zasadzie to powinienem pryskać na pękanie pąków winorośli, ale nie zdążyłem, bo była brzydka pogoda. To nie pryskać, podlewać, a w zasadzie zasilać saletrą. No ale zrobię to teraz. Część saletry wapniowej pójdzie do konewki. A to z tej prostej przyczyny, że winorośl jest na macie i myślę, żeby się nie wzięło, nie wchłonęło odpowiednio. No, a reszta normalnie zostanie podsypana nawozem. No to lecimy. No, może trochę przesadziłem z ilością. Saletra wapniowa, tam gdzie nie jest przykryte żadną agrowłókniną tudzież folią, tak jak tutaj jest z boku pokazane, wszędzie saletra wapniowa poleci na krzaczory. Serdecznie polecam bloga pana Piotra Kapitana, podlinkuję gdzieś. Właśnie dzięki panu Piotrowi przestałem psikać siarkolem na przedwiośniu rośliny. Psikam, czy nie psikam, bo to brzydko brzmi, opryskuję, czy wykonuję opryski środkami systemicznymi. Jest tam na blogu pana Piotra fajnie opisane, dlaczego nie ma potrzeby stosowania siarkolu na uprawach w polu. A dlaczego jest sensowniejszym używanie właśnie środków systemicznych, które rzeczywiście działają dłużej i mam nadzieję, że w tym roku będę miał więcej zdrowych owoców. Łapa robi jako statyw. Posypane wszędzie, a tu się zaczyna już ta agrotkanina. No a zaraz jak skończę podlewanie, jak skończę zasilanie roślin saletrą, to będę musiał rośliny popodwiązywać. Wszystko się przewraca. To powinno wszystko rosnąć pionowo do góry. Wszystkie lato rośnie. Zaczynają się plątać już. Mało tego, jeszcze jest za bogato, bo już rosną pasierby i gron jest za wiele. Tak samo, więc czas najwyższy na redukcję gron. To jeszcze nie zielony zbiór, bo w tym roku może w końcu mi się uda pozbierać ten groszek, zielone grona, żeby zrobić sobie ten pseudo-ocet, który jakoś się tam mądrze nazywa, ale nigdy nie pamiętam jak. Powyrywam wszystkie te młode przyrosty, takie, które zbyt dobrze nie rokują, a zagęszczają niepotrzebne rośliny. I od dołu polecą tak samo pasierby. Tak naprawdę to ja nie muszę zbytnio się martwić tymi pasierbami i tym wszystkim, bo sarny przyjdą i prawdopodobnie tak mi część rośliny ogołocą. Tak jak tu. Jakbym powyrywał te pasierby, to co by zostało z tej latorośli? Nic. A tak jest szansa, że one sobie tutaj po prostu będą dalej rosły i to gronko wykarmią. Jest masakra po prostu. Tu jest cały szpaler Sejwala, bo bardzo nam smakuje odmianowe wino z Sejwala. No ale co z tego, jak ja nigdy nie mogę go nazbierać tyle. Nie dość, że młode rośliny jeszcze, do tego są ogołacane stale przez sarny. No cały ten szpaler aż do konewki. Widać? To jest wszystko pogryzione. 5, 10, 15, 20 krzewów skoszonych. Bardzo źle, bardzo źle. No nic.
zachęcam Was do wykorzystania tego pięknego dnia słonecznego. Chociaż nie wiadomo, kiedy będziecie go oglądać, ten film, bo to może okazać, że w środku zimy. O, tutaj są uszkodzenia mrozowe, proszę bardzo. Tak wygląda. Tu jest latorośl, która nie odchorowała. A tu są latorośle, które odchorowały to. Fifa rafa. Na szczęście nie mam ich zbyt wiele. A rośliny na szczęście dają sobie radę. Dobra, żegnam się z Wami. Żegnam się z Wami w tym krótkim filmiku, bo dziś chyba jakoś bardzo krótko wyjdzie. A jeszcze postaram się tak pociąć, żeby w ogóle wyszły 4 minuty. I zabieram się za podwiązywanie. Za podwiązywanie tych latorośli tutaj. I zabieram się za... to nie jest, to jest nawet nie ogławianie jeszcze. No ale część tych najsłabszych przyrostów, tych najsłabszych latorośli jednak pourywam, powykręcam. Bo bez sensu, żeby tam zagęszczały tylko cały dół. Jak z nich i tak żadnego pożytku nie będzie. Pozdrawiam, do następnego razu. Cześć. Zresztą o podwiązywaniu roślin to już film jeden na kanale jest. O podwiązywaniu, tu już mam część nawet podwiązanych FIFA Rafa. Robiłem to wcześniej, jak już się kładły. O podwiązywaniu, o ogławianiu chyba tak samo już jest, więc polecam sobie zerknąć do folderu winnica. Jeżeli ktoś ma ochotę, to tam kilka filmików już jest takich, które mogą się przydać. Tutaj są latorośle, z jednego miejsca sobie wyrastają. To na co mi one? Tu ostatnio tak samo. W ogóle nie ma żadnych owoców. Cyk, tu jakiś słabeusz. Do widzenia. Znowu dwie.